слышишь? Кто-то там. Sam, skorzystaj z terminala dostaw węzła jeziornego. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek skopny. Dziękuję. Sam, podsumowując, twoim zadaniem jest rozbudowanie sieci chiralnej z węzła jeziornego do południowego. W tym celu musisz wykorzystać schronę Prepersów jako stację. Szczerze mówiąc, nie będzie łatwo. Fragile próbowała ich do siebie przekonać. Ale wiesz, jacy oni są. Wielu z nich nie będzie chciało mieć do czynienia z UCA. Musimy udowodnić, że z nami będą mieli lepiej. Odkryj, czego potrzebują i co możemy im dać, i zapewnij im to. Załatw to, a być może do nas dołączą. Dobra, do dzieła. Lista zleceń jest w terminalu. Pusty pojemnik z fałszywym identyfikatorem. Inaczej wabik. Przyda się na ludzi, którzy... Raczej nietypowe zlecenie. Lepiej przejrzyj elementy podsumowania. Twój cel to schron na południe od węzła jeziornego. Przesyłka zawiera gotowy do pracy w sieci moduł EVO. Specjalne urządzenie, które przekłada zasady biologii ewolucyjnej na kwestie praktyczne. W połączeniu z drukarką chiralną może odtwarzać obiekty z niepełnych danych strukturalnych. To prototyp, ale jak na razie raczej się... Klient to Preppers z pierwszego pokolenia. Tułał się od schronu do schronu jeszcze przed wdarciem śmierci. Były pewne opóźnienia w dostawach i niedługo skończył. Przyjemnej podróży. Znajdujesz się na terenie mułów.
Idź szybko i cicho, bo jeśli cię zobaczą, jeśli cię złapią, pomyśleć, że ich rodzice byli kurierami jak ty i ryzykowali życie, żeby zjednoczyć nasz kraj. A teraz ich spaczone dzieci wykonują tę pracę, nie mając pojęcia, co kiedyś znaczyła. To dla nich rytuał, dostarczanie, niezwyciężony nauk. I przyjdą do ciebie po następną działkę. Dozwolone. Ścieżka.
Dostarczam ładunek. Dzięki. Sam Bridges, tak? Słyszałem o tobie. Gość, który przemierza cały kraj, żeby na nowo połączyć ludzi. Doceniam twoją pomoc. Serio. Bez Fragile Express było naprawdę ciężko. Rzucę tylko okiem. Wow. Naprawdę o to zadbałeś? Dam znać Bridges, jak idzie weryfikacja. Dzięki.
żebyś o czymś wiedział. Chodzi o Fragile. Mogłeś słyszeć, że pomagała terrorystom, że nie dbała o to, czy komuś stanie się krzywda. Ale to jakieś bzdury. Narażała życie, żeby dostarczać nam potrzebne rzeczy. To absolutna bohaterka. Słuchaj, urodziłem się w tym schronie. Znam tylko świat w obrębie tych ścian. Kiedy ludzie mówią o Ameryce, nie wiem, co sobie wyobrażać. Ale jeśli dzięki Cupidowi połączę się z innymi, nie będę musiał. Pewnie chcę dołączyć do UCA. Chcę odkryć, co mnie ominęło. Poza tym, moja drukarka 3D będzie mogła drukować chiralnie. Jeśli moduł Evo zadziała, powinien mi pozwolić replikować zarchiwizowane przedmioty. Kawałek po kawałku odbudujemy Amerykę. Tymczasem mogę sprawdzać przez sieć, co się dzieje w miastach, namierzać muły i terrorystów. To tak, jakbyś w jednej paczce przeniósł mi cały świat. Dzięki, Sam. Powtórzmy to kiedyś. A, tak. Mam dla ciebie maleństwo do przetestowania. Autorską jednostkę wspomagającą. Na symulacjach działa jak złoto. Teraz czas na test polowy. A jeśli tobie ułatwi pracę, tym lepiej. Sam, egzoszkielet na nogi może znacznie zwiększyć twoje fizyczne możliwości. Ten konkretny model zaprojektowano z myślą o dźwiganiu. Wzmacnia stawy. Egzoszkielet sam w sobie daje ci całkiem sporo, ale dodatkowo możesz również ręcznie zwiększyć jego moc. Wypróbuj swój nowy gadżet. Nie będziesz zawiedziony. Tak, trzymaj się, nie puszczaj.
Użycie broni dozwolone. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges.
Identyfikator Fragile Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek. Dostarczam ładunek. Czekałem na ciebie. Ratujesz mi życie. Tylko dzięki kurierom nadal żyję. A wy niczego nie chcecie w zamian. Wiedz, że masz moją wdzięczność. Rzućmy okiem. Wow, wspaniale. Świetna robota, dziękuję. Jesteś tu z polecenia Fragile Express. Proszę, powiedz, że trzymacie się z dala od terrorystów. Kiedy Fragile, córka założyciela, zaczęła zadawać się z innymi kurierami, w okolicy zrobiło się jakoś groźniej. Powiadają, że to ona stała za eksplozją w węźle środkowym. A poniekąd w to wierzę. Oczywiście mogła też być ich kolejną ofiarą. Podłączasz sieć chiralną? Mogę podpisać umowę z Bridges, ale nie chcę należeć do UCA. Mam nadzieję, że to nie problem. Być może Fragile już ci to mówiła, ale prepersi, którzy nie chcą należeć do UCA, mogą podpisać z Bridges umowę na przyłączenie do sieci. Korzystają z naszych usług dostawczych i innych podstawowych elementów sieci, podobnie jak członkowie. Będziesz więc mógł używać ich drukarek chiralnych, żeby uzupełniać swoje zapasy. Nie są oni jednak zobowiązani do wymiany informacji, więc nie myślę, że udostępnią ci dane albo pomogą stworzyć nowy sprzęt. W idealnym świecie wszyscy należeliby do UCA, ale skoro to niemożliwe, chcemy, żeby byli chociaż częścią sieci. W końcu mogą się jeszcze zdecydować. Cupid inaczej połączy się z terminalem, w zależności od rodzaju umowy. Podłącz Cupida, żeby potwierdzić.
firma za bardzo się rozrosła. W dzisiejszych czasach zdecydowanie powinniśmy trzymać się blisko. To samo tyczy się kurierów. Inaczej zaczniemy powtarzać dawne błędy. Republiki, federacje, koalicje, stany. Łącząc różne typy ludzi, człowiek prosi się o tarapaty. Wybacz, od dawna z nikim nie rozmawiałem. Szerokiej drogi. Bądźmy w kontakcie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Dobra robota. Już dwie stacje preperskie są częścią. O sieci chiralnej. Jeszcze tylko jedna. Thank you.
nam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Identyfikator Fragile Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do punktu wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Dostarczam ładunek. Nie jesteś z Fragile Express, co? Ach, rozumiem. Bridgesi dostarczają przesyłki, korzystając z ich identyfikatorów. Cóż, dobra robota. Przejmę pakunek. Paczka wygląda... jak nowa. Wow. Dawno nie widziałem ładunku w tak dobrym stanie. Pięknie, dziękuję. Wiem, że nie było łatwo. Bo ich wkurzacie tym gadaniem o zjednoczeniu kraju. Mam dołączyć do UCA? Może od razu namaluję na drzwiach tarczę strzelecką. Po prostu dostarczaj mi towary, a będzie między nami dobrze. Nie chcę kłopotów. Choć przyznaję, te hematogranaty to naprawdę coś. Górna półka bez dwóch zdań. UCA nie powinno ich trzymać tylko dla siebie. W tej okolicy jest w końcu mnóstwo niezależnych kurierów. Gdybym mógł je rozdawać hurtowo i wyposażyć ich wszystkich. Jesteś w porządku. Widzę to. I przyniosłeś to, co poprosiłem. Ale to o wiele za mało, żebym mógł się zgodzić. Sieć chiralna to duży krok. Ale jeśli udowodnisz mi, że Bridges to organizacja, której mogę zaufać... Słuchaj... Mam dla ciebie kolejne zlecenie. Szczegóły znajdziesz w tamtym terminalu. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Niczego lepszego do obrony przed wynurzonymi, no nie? Abyś nie musiał tego używać.
Thank you.
kolorowy humor.
jak droga. Dostarczam ładunek. Co? Chyba żartujesz. Zapuściłeś się do tamtej nory? O, nawet nie wiesz, ile te narzędzia dla mnie znaczą. Tyle wspomnień. Takich, których drukarka Hiralna nie odtworzy. Myślałem, że proszę o coś niemożliwego. O, tak. I o to chodziło. Czekaj, aż zobaczysz broń, którą nimi zrobię. Samie Bridges, jesteś mistrz. Dzięki. Fragile i jej ludzie nigdy mi nic nie zrobili. Powiedziałbym nawet, że jestem im dłużny. Ale jeśli zbratali się z Hicksem, to są tyle samo warci, co i on, prawda? Mam wrażenie, że ci wszyscy jebani terroryści kolaborują jak jedna wielka rodzina. Może powinniśmy brać z nich przykład. Może jest dla nas nadzieja. O ile w UCA jest więcej takich gości jak ty. W kupie siła, co? No i w Nowej Ameryce. Podłącz mnie do sieci chiralnej. To i ja powinienem zatroszczyć się o ciebie. Dbaj o moje połączenie, a ja będę ci dostarczał najlepsze narzędzia. Razem być może pożyjemy nieco dłużej. O, a tak w ogóle.
Spójrz, jakie cacko zrobiłem. Wyrzutnia bolasów. Powinna ci zapewnić dobrą minutę spokoju. Oczywiście to nie jest zabójcza broń. Choć nie obiecuję, że nie zostawi śladów. Jeśli ci się przyda, weź ją. Wyrzutnia bolasów, hm? Przydatne cacko. Możesz dzięki niej obezwładniać ludzi, nie robiąc im większej krzywdy. A jeśli zamienisz te przewody na splot stworzony z własnej krwi, podziała też na wynurzonych. Nie krępuj się. Postrzelaj sobie. Zrobiłeś swoje. Teraz pora na mnie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Świetna robota, Sam. Udało ci się włączyć do gry 3 stacje. Prepersi są już z nami, a sieć chiralna wygląda coraz lepiej. Jako następną stację chcemy wykorzystać centrum dystrybucji. Ale to musi poczekać. Jest pilna sprawa. Bałagan do posprzątania. Musisz odzyskać jeden z serwerów systemowych węzła jeziornego. Wysłano go do naprawy, a w drodze powrotnej przejęły go muły. Serwer zawiera dane walidacyjne do naszego nowego systemu dostaw. Po podłączeniu do sieci posłuży do ich automatyzacji. Dla nas jest bezcenny. Dla mułów znaczy tyle, co toster. Toster, który chętnie rozszarpią dla kryształów chiralnych i metali ziem rzadkich. Jeśli się nie pośpieszymy, możemy stracić dane. Tak więc leć do składowiska mułów, zabierz serwer i zanieś go do węzła jeziornego. Osobiście zamieszczam zlecenie. Szczegóły masz w kajdankach. Użycie broni dozwolone.